Małgosia mówi z Radzionkowa. Proszę pana, chciałam ustalić z panem tam te wszystkie ceny. Czy by dobrze, fajno, to ja poczekam. To będę czekać na pana telefon. Dziękuję najmocniej. Do widzenia, na razie. Niech nie pozwoli mi nigdy obciążyć się ludzką krzywdą. Niech Jego miłość tak napełnia moje serce, aby umiejętność oszczędzania nie stała się skąpstwem, rozumna przezorność nie stała się wyrachowaniem, a inicjatywa i przedsiębiorczość nie stały się dążeniem do sukcesu za wszelką cenę. Tobie, mój Ojcze i Boże, zawdzięczam wszystko i Tobie też oddaję wszystkie moje talenty. Amen. Mama była bardzo pracowitą i szyła, cudownie szyła, zresztą i kapelusze robiła i szykowała nas, a ojciec był bardzo taki łagodny, a w długie wieczory takie zimowe czytał nam. No i tak się zdarzyło, że w 56 roku, w styczeń to był, zima ogromna i poszedł do pracy i więcej nie przyszedł. Mama była dzielna, nas zebrała i mówi: dziewczynki, teraz musicie same podjąć decyzję za swój byt i musicie każda określić się, co chcecie robić, nie? I ja mówię, ja do pracy, a siostry mówili, że się chcą uczyć. I trafiłam do piekarni. Codziennie rano o 5 wstawałam na autobus i jechałam do Tarnowskich Gór się pytać, czy jest praca dla mnie. Pan dyrektor taki rozdarty w pośpiechu, tak mnie złapał za kołnierz i pędzi ze mną gdzieś tam przez biura, przez korytarze i zawiódł mnie na ogromną salę, gdzie dziewczęta kulały bułki. I tak mnie postawił w środku i powiedział do szefa: weź i no, daj tu pracę tej dziewczynie, bo ja już patrzeć nie umiem, ona codziennie stoi mi przy biurze. Po piekarni kazał mi mąż iść do WPK za konduktorkę. Kupił mi motorower, no i w nocy druga godzina. Motorower mi się zepsuł, dwóch mężczyzn przyszło, a ja na gazecie miałam cały gaźnik rozkręcony. Dziocha, ty tym motorkiem już nie wyjedziesz nigdzie. Zapaliłam, jedzie. A, i następny dzień pan dyrektor mówi: proszę panią, pani od jutra pójdzie do pracy, do magazynu. Panie, ja się na autobusie nie znam. A on powiedział: proszę panią, jak ja obserwowałem wczoraj panią przez okno, i ten motorower jechał, to pani i autobus pojedzie. Przeglądne te wszystkie tu worki, woreczki, te sterty, to jest mnóstwo rzeczy wywiezienia do spalarni. Że one jednak się nie wszystko nadaje, co jest kupione, co jest przywiezione, ale to się regularnie robi. Antoni, na wtorek przyszykujemy do transportu cały samochód tej makulatury, bo tylko jeden transport. A, to pan będzie. Fajnie. No ale po jakimś czasie już dzieci było trójka i mąż mówi, że mam się zwolnić i że będę w domu, ale znowu musiałam podjąć pracę. Budowała się biblioteka
Ja mówię, do sprzątania chciałam i tam pani dyrektor, taka zacna pani, ale ja gdzieś coś panią widziałam, chyba w urzędzie miejskim. Ja mówię, no jestem radną w Radzie Miasta Bytomia. To pani może sprzątać, a ja dam pani funkcję młodszego bibliotekarza. No i ja mówię, Boże, jak ktoś tak, to ja teraz muszę się dołożyć do tych książek. I czyszcząc, układając, przyglądałam się, jak ludzie wybierają te książki. Był jeden regał, do którego nikt nie zaglądał, tylko go odkurzałam. Aż w końcu mówię, ja tak z litości, z takiego żalu, muszę te książki przeczytać, zobaczyć, bo ktoś tyle pracy włożył w mnie i myśli twórczych. I była to gospodarka surowcami wtórnymi w oparciu o NRD. Te książki przeczytałam od A do Z. Usiadłam na motorower i objechałam cały Radzionków, wszystkie ganki, ganeczki i patrzyłam, ile tych śmieci jest. Nie? Tu stara syrenka, tu stare wanny i wiaderka. I wszystko to było gdzieś w kąteczkach uchowane. I ja mówię, to ja rzeczywiście zrobię te surowce wtórne, tylko miejsca teraz poszukam. Jest zakład zamknięty 2 lata już na kłódkę, to ja to tam zrobię. I tak będę tworzyć ten zakład. Piątek, gdzieś tam o godzinie 13 chciałabym wjechać do Trzewina. Wszystko będziemy robić, żeby ocalały te stroje ludowe, te tradycje piękne, które tu są od lat. One były bardzo mocno tu zakorzenione i żeby obudzić to młode pokolenie i ich dzieci. Bo moje córki już też chodziły w śląskich strojach i kiedyś będą dalej chodzić po mnie już, nie? Jak ja już nie będę mogła. Nie, musisz robić wszystko, żeby razem z tobą szły. Żeby nic nie zniekształcić z tych zwyczajów i obyczajów, bo najstarsze pokolenie nas bardzo surowo za to karci. Ta droga, którą żeśmy jechali, to właśnie droga będzie, co pójdzie procesja jutro. Spotykałam na drodze swego życia wielkich, wspaniałych ludzi. To niewątpliwie były siostry Boromeuszki, cudowne, które delikatnie, tak skrupulatnie mi wszystko tłumaczyły, bo byłam bardzo żywiołowym człowieczkiem. Będziesz spać tu? Tak.
A wartość kapłana i wielkość kapłana poznałam jeszcze bardziej na wschodzie, gdy przemierzałam ogromne szlaki, drogi i widziałam, że tam nie ma kapłanów. Zacna pani doktor przyszła i powiedziała, w Sławucie otwierają kościół, ale nie mają szat liturgicznych, czy tam im by ktoś pomógł. Ja mówię, to nie ma sprawy. Okazało się, że było tego 180 kg. Obydwie mieliśmy walizki, jeszcze była taka ogromna paczka związana w papier, to wszystko pani doktor się postarała. Z Lwowa do Sławuty, żeby zajechać, biletu nie mogłyśmy dostać do pociągu. I pani doktor powiedziała, to jedziemy do mojej koleżanki, ona tu jest we Lwowie i mieszka tu. No tam żeśmy zajechali i widziałam, że w ogromnym kłopocie postawiliśmy małżonka tej pani szlachetnej. Był wieczór, pani gospodyni zrobiła kolację, do której też przyszedł jej małżonek, który był wielkim, nie wiem, gdzieś pracował w wojsku. I on mówi, to pokażcie, co tam macie. I myśmy odsunęli stół i rozłożyli na podłodze ten baldachim. I jak w Księdze Mądrości, iskry rozchodziły się po tym mieszkaniu. Zdumieli się wszyscy, widziałam zdumienie, sama to przeżyłam bardzo. To on powiedział, Boże, ale tu wam tego nikt nie kupi. Nie, my nie chcemy zapłaty, chcemy to podarować do tego kościoła, który będzie otwarty. I ten pan nic nie mówiąc zadzwonił i za pół godziny przyniosli nam bilet do Sławuty. Ale ksiądz, który wpisał nas do księgi, zaprosił nas potem do tej skromniutkiej kaplicy w Sławucie i błogosławił nas Przenajświętszym Sakramentem, każdego z osobna. I jak wyszliśmy stamtąd w milczeniu, w jakimś takim wielkim skupieniu i na dworcu powiedział pan gospodarz, Krystyna i Małgorzatu, ja dzisiaj wróciłem na tą drogę, z której wyszli moi rodzice. Dziecinnych lat więcej dziękowałam, aniżeli prosiłam. Bezsenne noce pomagają mi w tym, żeby się modlić. Wstaję, szukam w książkach albo właśnie te encykliki wracam. A jak się modlę, z modlitw rodzinnych, domowych, bo ich znam ogrom. Sąsiadko, dobrze, że jesteś. Co będę bez tej sąsiadki robić? To są ciemne. A białe pójdę mocno. Tu macie soczki z kompotów. Soczki z
najtrudniejszy czas mego życia i największe wymaganie. W sierpniu w 90 roku rozchorował się syn najmłodszy. Poszliśmy na pogotowie i młoda lekarka, młodziutka dopiero po swojej praktyce mówi do mnie: Pani Małgosiu, Pani tu przyszła z białaczką. Ja mówię: nie, proszę Pani, nie, to jest niemożliwe. Rok takiego okropnego wytężenia, bo syna dali do komory sterylnej i do nocy tam siedziałam. A on się zwolił na własne żądanie do domu. Go wzięłam, bo opowiedział: mamusiu, już i ty, i ja wiem, co się będzie działo, ale koniec chcę spędzić na twoich kolanach. Ja mówię: jakkolwiek będzie się działo, dziecko, idziesz do domu, do nas i sobie będziemy jakoś z tym radzić. I tu żeśmy z tego domu go odprowadzali. A jeden taki bardzo, bardzo wyraźny syn to był po śmierci teścia. Jak tam na pole tylko przyszedł tam od pól, bo on tam te pola wszystkie prowadzą tam do granicy. On tu przechadzał, zawsze wstąpił do nas i tam zatrzymał się i zabrał syna. Ja wyskoczyłam i mówię: tato, ale gdzie idziecie? Wyście już są na tamtym świecie. Ale on nic mi nie mówił, aż syn odskoczył tak wtedy. Ja myślę, że ten jeden skok to był ten jeden rok jakby oddalenia tej śmierci. A tak to nie przywiązuje wagi wielkiej do snów. Encyklika Ojca Świętego Pawła VI, Popularum Progressio. Jednakże człowiek jest osobą tylko w swoim środowisku społecznym, a tu pierwszorzędną rolę odgrywa rodzina. Ojciec Święty Jan Paweł II. Wiara i rozum. Fides et ratio. Człowiek, istota szukająca prawdy, jest więc także tym, którego życie opiera się na wierze. Jan Paweł II, laborem exercens i o solidarności pracy. Podmiot pracy jest zawsze ten sam, to znaczy człowiek. Natomiast praca jest jedna. Jedna i za każdym razem niepowtarzalna. Jan 23. W encyklice Mater et Magistra, Matka Kościoła, zasady sprawiedliwości i słuszności. Wielka gorycz przenika nasze serca, gdy przed oczyma naszymi staje niezmiernie smutny widok ogromnej rzeszy robotników, którzy w wielu krajach, a nawet w rozległych kontynentach otrzymują tak niskie wynagrodzenia za pracę.
Mąż powiedział, będziemy budować dom na skalę. Ja mówię, Boże, na skalę to już coś, nie? I tak mnie ta skała tu pociągała, że robiłam wszystko, żeby ona no, była piękna, żeby ten dom stworzyć piękny. Czy oczekiwałam wiele od życia? Nie. Nie oczekiwałam, bo ja nie byłam wykształcona. Wiedziałam doskonale, że moje siostry przykładały się do nauki. No to też ja wiedziałam, że coś tam zgubiłam w życiu, że czegoś nie dopilnowałam, więc tam, gdzie mnie życie postawiło, tam się pytałam, co mam do zrobienia, czy jak coś wykonuję, żeby to robić dobrze. I wiecznie się Boga pytałam, po co, Panie, tu mnie postawiłeś? Nauczyliśmy się żyć, nauczyliśmy się też szybkiego przemijania i nie za wiele wymagać od życia, a one przyniesie swoje, tylko nadsłuchiwać tego wezwania, które nam życie daje. Maria, najmłodsza siostra, też nie żyje, 4 lata temu, ona mówiła, że nie kładę wielkiego nacisku na wykształcenie dzieci. Zawsze jej mówiłam, ale wiesz co, Marysiu, ale zawsze się staram o to, żeby przed nazwiskiem było człowiek napisane, nie? No, a gdzie wy jesteście, Gosiu? Gosia z Australii. Aha, bo my tu jesteśmy u Gabriela pod tą strzechą. No i siedzimy tu wszyscy, są panowie z film kręcą. No. Szkoda, że was tu nie ma, Gosinku. Sen musi matki rachunki płacić, nie? Od rytomskich szczelców wojska zaciągają, wojska zaciągają niejednej dziewczynie, niejednej kochance. Serca zasmucają. Nie smuć się, dziewczyno, nie smuć sama siebie. Nie smuć sama siebie, bo zaroczek za dwa, bo zaroczek za dwa. Powrócę do ciebie, a jeśli nie powrócę, listy będę pisał, ty będziesz czytała, ty będziesz płakała. Ja nie będę słyszał.